Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen z serii F1. Dzisiaj przed Wami 2019, no i jesteśmy, słuchajcie, w wydarzeniu tygodniowym. Tak jak widzicie, do wykonania tutaj Kanada. No i zobaczmy, słuchajcie, co tutaj w tym tygodniu dla nas zostało przygotowane. No, na razie, jak widzicie, z tymi pońcami nie jest najlepiej. No, zobaczmy, znowu mamy do dyspozycji jakiś starszy bolid. No, zobaczmy, jak to wygląda. 72, 76, 78, no 9 i 82. No naprawdę ciężki wybór, ciężko wybrać, co tutaj tak naprawdę. No cóż. Dobrze, niech będzie Ferrari, zobaczmy, jak to będzie wszystko wyglądało. Słuchajcie, no cóż, dobrze. Zaczynamy w takim razie. No, mamy potwierdzenie jak najbardziej wyboru naszego samochodu. No i zobaczymy, słuchajcie, zawitaliśmy do Kanady, ale oczywiście, no tak jak widzieliście, bolidem, którym, no ciekawy jestem w ogóle, czy będzie możliwość jakiejkolwiek jazdy tutaj. No zobaczmy, słuchajcie, czy to w ogóle da się tutaj wykonać. Dobrze, tak jak widzieliście, przed nami do wykonania trening. Trening numer 1, trening numer 2, trening numer 3. No i oczywiście kwalifikacje. Dobra. Wohoho, zobaczcie, jak to wygląda. Dobrze, sprawdźmy w ogóle, czy mamy tutaj jakiekolwiek ustawienia dotyczące właśnie Kanady, ale nie kojarzę, słuchajcie, żebym cokolwiek tutaj ustawiał. No jak widać, raczej nie ma. Dobrze, wybierzemy sobie na zrównoważonych. Okej. Dobrze, mamy do zrobienia trening, tak jak widzicie, aklimatyzację na torze, zarządzanie oponami, paliwem, tempo kwalifikacyjne, strategię wyścigu, no i cele zespołu. No, troszeczkę tego jest, czyli szybki sektor drugi, szybki sektor trzeci, czyste okrążenie, największa prędkość i przejechanie 5 zakrętów z rzędu. No dobrze, słuchajcie, zaczniemy od aklimatyzacji na torze. Tak jak widzicie, treningi skrócone, czyli tak naprawdę mamy trening 30-minutowy. No i zobaczymy, słuchajcie, czy w ogóle uda się coś tutaj wykonać. Dobra, jeszcze się muszę przyzwyczaić do tych klawiszy. No dobra, zaczynamy oczywiście okrążenie. No ciekawe w ogóle, jak tym samochodem się jedzie, bo tak jak widzicie, wygląda dosyć kosmicznie. No, nie skręca ten samochód praktycznie. Jakaś tragedia. No dobra, będziemy próbowali. Słuchajcie, pierwsze kółko z aklimatyzacji na torze. No, nie dość, że nie skręcamy, to jeszcze nie hamujemy w ogóle. No naprawdę, słuchajcie, trzeba się do tego przyzwyczaić, to nie jest takie proste. W ogóle nie skręca ten samochód. Nie no, dużo wcześniej w ogóle trzeba będzie hamować tutaj. No nic, pierwsze co, musimy się w ogóle przyzwyczaić, słuchajcie, do tej maszyny. Jak widzicie, nie jest to wcale takie proste. Dobra, już zaczynamy powoli rozumieć zachowanie tego bolidu. A i ten ostry zakręt, no tutaj naprawdę trzeba będzie dużo wcześniej zahamować. No na razie, słuchajcie, z aklimatyzacji
niewiele zrobiliśmy. Jejku, normalnie aż przy hamowaniu podskakuje ten bolid. Nie, 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 nie. I kolejne, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem zakrętów przestrzelonych, można powiedzieć. Dobra. Początek nie najgorszy. No, zaczynamy się dogadywać chyba z tą maszyną. Dużo wcześniej ta strefa hamowania, tak jak widzieliście. No naprawdę, słuchajcie, próbuję w ogóle trafić w tą bramkę, jeżeli chodzi o ten bolid. Nie jest to wcale proste. Oj, tutaj troszeczkę chyba spóźniony, a nie, dobra, udało się wejść, ale już tutaj purpur nie zaliczamy. Za wolno wejście w ten zakręt. No i ostatnia prosta. No, tutaj się w miarę udało, ale 14 niestety już nie na purpur. No, ale udało się nam, słuchajcie, zaliczyć tutaj to na purpurze. Dobra, wracamy w takim razie do garażu. Nie ma co męczyć naszej maszyny. No i zobaczymy, słuchajcie, co tam jeszcze ewentualnie uda się zrobić. Dobra, czyli tak, pierwszy element można powiedzieć wykonany, przy okazji dwa zaliczone, czyli czyste okrążenie. Dobrze, teraz zarządzanie oponami w takim razie, nie ma na co czekać, 20 minut sesji tej pierwszej zostało. No, zobaczymy, czy w ogóle będziemy musieli tutaj praktycznie z każdej korzystać. Dobra, no troszeczkę więcej teraz samochodów. Dobrze, ustawimy sobie mieszankę ubogą, wtedy te nasze opony zupełnie inaczej pracują, bardziej mamy możliwość zarządzania tak naprawdę tymi oponami. No i przede wszystkim tutaj najważniejsza kwestia, żeby się mieścić w delcie, no i zobaczyć, czy uda się faktycznie to wykonać. Ajajaj, tutaj na tym wyjściu strasznie zeżarło gumy. Dobra, na razie jesteśmy na purpurze. Ależ tutaj delikatnie trzeba to robić. Dobra, delta jest w miarę bezpieczna. Także nie powinno być tutaj z tym kłopotów. No naprawdę, słuchajcie, prowadzi się tą maszynę kosmicznie po prostu. No i ten ostry zakręt. Dobra, i wychodzimy na prostą, słuchajcie, nie no, purpura jest, delta jest, także wydaje mi się, że nie powinno być tutaj kłopotów z zaliczeniem właśnie tej sesji treningowej. Naprawdę im więcej uda nam się zrobić, tym lepiej. Oczywiście bardziej będą dla nas tutaj istotne kwalifikacje, oczywiście, bo tak jak widzieliście, będzie tutaj też przewidziany wyścig. No i super. Dobrze. Mamy zaliczone, słuchajcie, także też jak najbardziej wracamy do garażu. Mamy już drugi trening tutaj zaliczony na purpurę.
I to jest tutaj dla nas teraz istotne. Dobrze, kolejna kwestia, czyli oczywiście zarządzanie paliwem. 16 minut sesji. No spróbujmy tutaj jak najwięcej pozaliczać. Wiadomo, że będziemy mogli się wtedy troszeczkę bardziej pośpieszyć do tych kwalifikacji. No dobra, wyjście i zobaczymy po pierwsze, jaką mamy deltę tutaj do zrobienia. No oczywiście paliwa nie możemy teraz przestawić. No ale z uwagi na to, że i tak bardzo ostrożnie musimy jechać tym bolidem, myślę, że to nie będzie kłopot, żeby to paliwo tutaj zaoszczędzić. No, mam nadzieję, że nie będzie nam przeszkadzał tutaj kolega. Dobra, musieliśmy go wyprzedzić, bo... Dobrze, powolutku wyjście teraz. No tutaj na każdym zakręcie możemy się starać troszeczkę zaoszczędzić. Delta bezpieczna. To jest tutaj naprawdę istotna teraz sprawa. Troszeczkę wcześniej można tego gazu spokojnie odpuścić. No tutaj było niebezpiecznie. Zarzuciło troszeczkę. Dobra, już jesteśmy w miarę na tej purpurze. Delta bardzo, bardzo bezpieczna. Dobra, i jeszcze jedno spokojnie będzie dohamowanie po zakończeniu tej prostej. I jak widzicie, mamy kolejny etap treningowy wykonany tutaj. Dobra. Okej. Dobra, możemy wracać do garażu. Słuchajcie, paliwo też zaliczone. Zaraz chwileczkę zobaczymy, co tam jeszcze, czyli tempo kwalifikacyjne i strategia wyścigowa. Dobrze, zróbmy sobie jeszcze to tempo kwalifikacyjne. Dlaczego nie? Zobaczmy w ogóle, jakie tutaj dla nas wymogi przygotował zespół. Naprawdę ciekawe, słuchajcie, że można zobaczyć, poczuć przede wszystkim, jak to kiedyś było, jak te bolidy wyglądały, jak one się zachowywały, słuchajcie. No, sami wiecie, że naprawdę dużo, dużo więcej siły, energii i tak naprawdę umiejętności trzeba było, żeby zapanować przede wszystkim nad tymi samochodami. Oczywiście dźwięki silników to też jest to, co tutaj budzi respekt. No, bogata mieszanka, więc trzeba będzie uważać. Troszeczkę ostrzej wyjście z zakrętu, no może się skończyć bandą. Dokładnie, on się zaczyna już ślizgać tutaj na trójce. No ważne, słuchajcie, że na razie jest sprawnie, czyli po prostu pamiętajcie też o tym, że setupy, których używamy na co dzień, ścigając się, no można powiedzieć, nowoczesnymi bolidami, zupełnie inaczej działają na te maszyny sprzed kilkunastu lat, czy nawet sprzed kilku, czyli tam 2008 czy 2005 rok. To też, słuchajcie, naprawdę jest trudne do zrobienia, do ustawienia. Oczywiście tutaj warto sobie, jeżeli macie chęć, macie ochotę sobie to oczywiście posprawdzać. Natomiast powiem z doświadczenia, że w momencie jak ustawiłem, słuchajcie, tak naprawdę setup, który używam gdzieś do ścigania, no naprawdę zadziałał na to auto bardzo, bardzo źle. Bardzo źle. Nie dało się praktycznie nic zrobić.
Dobra, słuchajcie, no udało nam się zrobić tak jak widzicie i tempo kwalifikacyjne, więc chyba trochę trzeba będzie nad tym poziomem popracować. No dobrze, mamy cele zespołu też wszystkie zrobione. No, strategii wyścigu niestety nie zdążymy tutaj zrobić, więc myślę, że to jest dobry czas, żeby to przewinąć. Nie mamy co tutaj tracić siły i energii do tego, żeby no, nie zaliczyć przede wszystkim tej sesji. Czyli tak naprawdę zostanie nam strategia do wyścigowa do zaliczenia. Dobrze, przejdźmy do następnej sesji treningowej jak najbardziej. Mamy tutaj jeszcze jeden element do wykonania. No i oczywiście, no myślę, że nie powinniśmy mieć problemu tutaj z uporaniem się w miarę szybko, jeżeli chodzi o właśnie strategię wyścigową. Zobaczmy oczywiście, tak jak widzicie, ustawienia na tych zrównoważonych, słuchajcie, one też czasami są naprawdę wygodne i przystępne. Może nie da się wtedy wykręcać jakichś kosmicznych czasów, ale no tutaj tak naprawdę, jak widzicie, raczej przyniosło to lepszy skutek, niż jakbym grzebał tutaj w tym setupie i próbował coś tam ustalać. No dobrze, konfiguracja opony, ok. Tak jak widzicie, wszystko na purpurze, zostało nam tylko ostatni element treningowy do wykonania i będziemy mogli szybciutko skoczyć do kwalifikacji. No i oczywiście będziemy czekać, słuchajcie, na wyścig. Mam nadzieję, że w tym tygodniu, słuchajcie, uda się to wszystko dokończyć, bo naprawdę przyznaję się, że mimo szczerych chęci w poprzednim tygodniu po prostu to, co wspomniałem, czyli ustawienie setupu spowodowało, że naprawdę nie można było dokończyć w ogóle wyścigu i no, trzeba było to wszystko robić od nowa. Dobra, zaczynamy, słuchajcie, pierwsze kółko. Chyba 5 do przejechania. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Tutaj, tak jak mówię, przede wszystkim zachowanie spokoju. Zachowanie spokoju, słuchajcie, nigdzie nam się nie śpieszy. Możemy delikatnie wychodzić tutaj z tych zakrętów. Tak jak widzicie, dużo, dużo wcześniej ta strefa hamowania. No naprawdę jeszcze, słuchajcie, cały czas się szkolę, więc jeszcze troszeczkę musicie poczekać, zanim te linie po prostu znikną. Za mało czasu jeszcze na to trenowanie jest. Więc no, już i tak jest dużo, dużo lepiej, słuchajcie, już wiele torów naprawdę nie stanowi dla mnie jakiegoś tam wyzwania. Mniej więcej udało się przynajmniej z połową torów już tak zaprzyjaźnić na dłużej. No i będziemy powoli oczywiście te wszystkie asysty wyciągali, słuchajcie, żeby no, dojść tutaj do momentu, kiedy naprawdę można będzie sobie powiedzieć: ok, umiem, potrafię. Włączamy manuala, wyłączamy, słuchajcie, trakcję, te wszystkie rzeczy, elementy dodatkowe, linie, nie linie. No i w ten sposób. Oczywiście, tak jak wiecie, tutaj dotyczące sposobu na karierę w MyTeamie, no to oczywiście tutaj właśnie są nasze założenia, czyli w karierze MyTeam, tak jak wiecie, troszeczkę tam skasowało się niestety rzeczy, więc trzeba będzie tego MyTeama robić od nowa. No i postanowiłem, słuchajcie, że w MyTeamie właśnie od tego zaczniemy, czyli po pierwsze robimy karierę już od razu. Bez asyst trudno, słuchajcie, tam co prawda był problem z tą trakcją, natomiast no tam kwestia właśnie czy manualnej skrzyni, czy też kwestie tych linii, to już wszystko ma znaczenie, bo pierwszy trening z liniami, drugi trening z liniami, trzeci trening bez linii i tak naprawdę będziemy wtedy w stanie no, zobaczyć, jakie tak naprawdę umiejętności w odniesieniu do tego, co się dzieje, jak to wszystko wygląda, będzie można wtedy zobaczyć. Także takie jest założenie, słuchajcie, i to też będzie ciekawe doświadczenie, ile tak naprawdę sezonów tej kariery będzie potrzeba, żeby naprawdę no, bardzo, bardzo sprawnie poruszać się tymi bolidami po torach.
bez użycia asyst, dokładnie. No i zobaczymy oczywiście, czy w jakimś tam dłuższym okresie czasu płynie to na czasy. Oj, tutaj normalnie zahaczona banda. Ciekawe też zjawisko, nie mogłem przez jakiś moment w ogóle użyć tak naprawdę kierownicy. Tak jakby się zablokowała normalnie tam w jakichś kolejnach, jeżeli chodzi o opony. Dobrze, tutaj już mamy drugie okrążenie zrobione. Słuchajcie, czekamy na trzecie. Pojawiła się już tutaj purpurka, ten paseczek, który informuje nas o tym, ile tak naprawdę pońców musimy jeszcze do tej purpury zrobić. No i tak jak powiedziałem, no na razie, słuchajcie, bardzo, bardzo ostrożnie poruszamy się tym bolidem tutaj. No czasy na pewno nie są jakieś fantastico, ale to nie o to chodzi. To nie o to chodzi, ważne, żeby to przeżyć, przetrwać ten trening. No i zobaczymy, słuchajcie, jak tak naprawdę pójdzie nam w kwalifikacjach do tutaj tego wyścigu. Naprawdę dużo, dużo wcześniej ta strefa hamowania. I tak, zobaczcie, i tak jeszcze tam była rezerwa na tym hamulcu. Słabiutkie, słabiutkie, słuchajcie, tak jak do tej pory naprawdę, czy ten McLaren 2008, no to nie można powiedzieć, że jest to bolid, który słabo jeździ, czy też słabo hamuje, natomiast ewidentnie tutaj no, mamy do czynienia właśnie z osłabionymi hamulcami. Dużo wcześniej trzeba tak naprawdę używać te hamulce. Dobra, czyli udało nam się, słuchajcie, zrobić wszystkie treningi, które mieliśmy tutaj do zrobienia. Dobrze, przewiniemy sobie oczywiście. Dobrze, no i teraz oczywiście jest pytanie, ale nie trzeba chyba uczestniczyć w tym treningu numer 3, tylko od razu, słuchajcie, przejdziemy sobie do kwalifikacji, właśnie do tego jakże ciekawego wyścigu, naprawdę tymi starszymi bolidami. No też uczą cierpliwości, to przede wszystkim można tutaj powiedzieć, że te bolidy właśnie uczą tej cierpliwości na torze, której bardzo często brakuje, bardzo często, i to trzeba zrozumieć, słuchajcie, że jeżeli tej cierpliwości będzie brakować, to te wyjścia z zakrętu, wejścia w zakręt, no to wszystko ma później znaczenie. Dobrze, nie wiem dlaczego tutaj jest tempo kwalifikacyjne, aha, bo to jeszcze pewnie mamy do zdobycia. Dobrze, przechodzimy w takim razie do sesji kwalifikacyjnej. Treningi pozaliczaliśmy, miejmy nadzieję, że wpadnie nam trochę tych pońców. No, błyskawiczne tutaj przejście. Dobra, mamy kwalifikacje krótkie, czyli 18 minut. No, zobaczymy oczywiście, jak to będzie wyglądało. Dobra, jesteśmy w sesji. Zobaczmy w ogóle, jak pogoda. Nie, ale tutaj widać, że jest w porządku. Dobrze, konfiguracja ustawienia zrównoważone, weźmy sobie. Ok. Dobra, słuchajcie, nie ma na co czekać. Szybkie okrążenie. Ok, we'll alter the setup of the car. Dobra, i zobaczymy, słuchajcie, jak to nam pójdzie. Sesja kwalifikacyjna do zaliczenia właśnie w wydarzeniu tygodniowym w Kanadzie. Jak widzicie, ścigamy się takim bolidem. No, tutaj naprawdę dużo, dużo wspomnień. No, nawet tutaj, proszę bardzo, mieszanka na czwórkę ustawiona. No, będziemy to oczywiście musieli tutaj próbować wyprzedzać. Nie mamy lusterek, nie wiem dlaczego.
ależ się ślizga teraz na tej trójce. No, naprawdę, na tej mieszance trzeba uważać na wyjściu. No, spóźniony chyba był ten hamulec. Delikatne wyjście. No, ten tor, słuchajcie, taki jak, mam wrażenie, jakby był trochę wilgotny. Nie jest taki przyczepny, jak ten, w którym ścigaliśmy się w treningu. No, próbujemy tutaj troszeczkę szybciej wychodzić. Trzeba cały czas szukać właśnie tych takich optymalnych punktów. Przecież tutaj też o szybkość zależy, ale mówię, no delikatnie. Dopiero jak ten bolid znajdzie swoją przyczepność, można wtedy bez problemu właśnie na ostro korzystać z tego gazu tutaj. On jeszcze do trójki, do czwórki potrafi zachwiać, więc na to trzeba uważać. No, zaraz skończymy pierwsze kółko, zobaczymy, słuchajcie, jak to będzie wyglądało. Dużo lepszy czas. Tutaj oczywiście pamiętajcie o tym, że no, nie musimy tak naprawdę tutaj zmieniać co chwilę tych opon. Troszeczkę inaczej zupełnie układ. Nie mamy airsów, DRS-ów, więc wszystko, co jest w maszynie, tak naprawdę z tego musimy tutaj korzystać. No, było to troszeczkę ryzykowne, naprawdę. Chciałem tutaj troszkę lepszy czas jeszcze wykręcić. No, myślę, że słuchajcie, wykorzystanie kwalifikacji to będzie przede wszystkim tutaj najważniejsza sprawa. Na razie się to udaje. Tak jak widzicie, no te dwa okrążenia, myślę, że to jest naprawdę optymalne. Mamy paliwa, więc spokojnie te dwa okrążenia zdążymy zrobić. No, poprawimy jeszcze ten czas troszeczkę. Aj, i ścięte. I to jest niestety, no, porażka. Szkoda, bo był naprawdę dużo lepszy czas. Dobra, wracamy do garażu, zmienimy sobie, słuchajcie, opony, no i oczywiście będziemy próbowali dalej. No tutaj nie chciałem, niestety była próba przechytrzenia, ale to nie jest takie proste, nie udało się. Dobra, teraz kolejne dwa okrążenia, spróbujemy przejechać czasowe. Trzeba się pilnować na tym ostatnim zakręcie. Dobra, jest ten zakręt do wyjścia na prostą. Dobra. I zaczynamy, słuchajcie. No tutaj troszeczkę będziemy uważali, żeby nie zaliczyć jednak ścięcia. No jeszcze ten czas możemy delikatnie poprawić. Tam było troszeczkę tej przewagi. Dobra, czyli tutaj jak wejdziemy w ten sposób, nie będziemy mieć problemów. No i spróbujmy, słuchajcie, wykręcić jeszcze lepszy czas. No, na razie pierwsze wyjście w miarę. No, tutaj ładnie. Na razie jest naprawdę dużo lepiej. No, zaczynam czuć, słuchajcie, tą maszynę. Naprawdę już wyjście. Wiem, w jaki sposób mniej więcej tym gazem regulować, żeby nie ślizgał się ten samochód. No tutaj dużo stracone. 0,3. No, szkoda.
Ajajajaj, jeszcze normalnie bandę byśmy zaliczyli przez przypadek. Bardzo duża strata tutaj. No, jeszcze jedna próba. Jeszcze jedna próba. Słuchajcie, naprawdę wydaje mi się, że musi być konieczność. Niech to będzie okrążenie honorowe. Zobaczymy, czy uda nam się przebić. Ale przecież tam naprawdę było 0,7. A zobaczcie, ile tego tylko zostało na koniec. Jeszcze tracimy. Czyli też to wyjście nie było najlepsze tutaj. Nie, nie przebita granica 1,27. Nie, no dużo lepiej było. Aczkolwiek trzeba pamiętać, że to jest teraz porównanie do tego czasu, który zrobiliśmy przed momentem. No, powiedzmy. Cały czas rośnie. Tak, to było kluczowe miejsce. Zobaczcie, 0,7 odzyskane tutaj właśnie w tym miejscu. To jest drugie miejsce, na którym bardzo dużo wtedy straciliśmy. No, teraz troszkę chyba sprawniej to wyjście. No, ponad sekunda. Dobra, rośnie cały czas. No i okej. No, prawie się udało przebić granicę 1,26. No dobrze, wydaje mi się, że słuchajcie, ten czas może nie jest zachwycający, ale oczywiście powinien wystarczyć. No dobra, przewijamy, słuchajcie, i naprawdę można powiedzieć, kwalifikacje mamy za sobą. Zobaczymy, w jakim miejscu, że tak powiem, nas to tutaj uszacuje. Zobaczcie, 13%. No, najlepszy czas, zaraz zobaczymy, jak przejdziemy sobie tutaj do, z powrotem do naszego panelu. No, droga hamowania, tutaj małe podpowiedzi. Dobra, jak to wygląda, słuchajcie, no na razie zobaczcie, najlepszy czas, minuta 24,238, także no szapoba tutaj z naszej strony, minuta 26,153, no i dobrze, słuchajcie, kwalifikacje mamy zrobione, czekamy oczywiście teraz na wyścig, także dodano nam, słuchajcie, naprawdę niewiele brakuje do tych 3000, szkoda. No tutaj nie wiem dlaczego, ale nie wiem, coś jest niezaliczone w tym treningu, coś tam, słuchajcie, trzeba było zrobić. No szkoda, trzeba na to na pewno zwracać więcej uwagi, bo mielibyśmy tych punktów na pewno więcej. No dobrze, słuchajcie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał Dark Owen, wbijajcie tutaj na Facebooka, wszystkie linki oczywiście macie pod filmikiem. Dziękuję wam bardzo za udział właśnie dzisiaj w tych sesjach treningowych i kwalifikacyjnej. No i zapraszam już teraz, już dzisiaj na wyścig właśnie do Grand Prix Kanady. No dobrze, słuchajcie, dziękuję wam jeszcze raz za uwagę, trzymajcie się, do zobaczenia, hej!